Thank you.
Czas na połączoną konferencję. Zaczynamy tradycyjnie od różnych gości. Trener Kamil Smuciniek, Sarasz Dżonturek. Bardzo proszę panowie. First of all, I would like to say congratulations for Katowice Good Logic. They played good game and they played better and they won. Gratulacje dla zespołu Katowice, bo dzisiaj zespół lepszy zespół z zasłużenia obniżki zwycięstwa. Today we fight to end, but we play not so good on offense for 40 minutes and of course it's not easy play here, but because Katowice play very well at home, and I would like to say one more time, say congratulations for them. Jeszcze raz gratulacje dla zespołu. Nie jest łatwo grać w Kobrze, ponieważ Katowice to barytowy zespół, który walczył do końca, ale zabrakło grania przez 40 minut w ofensywie na odpowiednim poziomie. Bardzo dziękuję panie trenerze i głos przekazuję Johnowi. Congratulations to Katowice. They played a good game today. They played better than us. We came out slow. We never really got our rhythm on offense. Defensively, I thought we played a okay game, but in the end, they scored better than we did, and we still had a chance even at the end, even after playing a bad game for us offensively. And we made some mistakes, me personally, and it cost us the game. So. Trener popełnił trochę błędów. Jeszcze raz gratulacje dla Katowicy. Obrona nie była zła, aczkolwiek ofensywa nie funkcjonowała. Zespół walczył do końca, a nie udało się wyjść dwóch punktów z Kołobrzegu. Thank you very much. Czy są pytania do drużyny gości? Jeśli nie ma, bardzo dziękuję. I nasz czas na wypowiedzi zwycięskiej drużyny. Zwycięzcy oczywiście drużyny Katowicy Kołobrzeg, trener Tomasz Mrożek oraz kapitan zespołu Jesse Saab. Bardzo proszę pana. Dobry wieczór. Nie dane mi jest chyba do końca wyleczyć się przy takich emocjach, takich nerwach, jakie sprawiamy sobie sami, ale myślę, że to jest gdzieś tam obok na marginesie. No niezmiernie się cieszę, że wygraliśmy dzisiaj bardzo ważny pojedynek zbliżający nas do tej upragnionej piątki. Myślę, że założenia, które dzisiaj mieliśmy na mecz, zostały spełnione w 80%, myślę. Do tego wielkie zaangażowanie i serce, jakie chłopcy dzisiaj włożyli w ten mecz, dało wynik taki, że wygraliśmy. Myślę, że główną jak gdyby, znaczy głównym bodźcem do tego, że naprawdę można powalczyć i wygrać w tym meczu, była trzecia kwarta, pomimo tego, że niewiele ją wygraliśmy, 19-7, natomiast uwierzyliśmy w to, że naprawdę dzisiaj tref można pokonać, bo podobny scenariusz był w Sopocie, gdzie do przerwy też prowadziliśmy, natomiast po przerwie wszystko się rozpłynęło, nie? I mieliśmy nauczkę z tego meczu, wyciągnęliśmy wnioski, myślę, że odpowiednio się przygotowaliśmy. Gratuluję jeszcze raz chłopcom za walkę. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie trenerze i głos przekazuję kapitanowi drużyny Jesse Saab. I think that we played pretty well. Defensively was the key to the game. I think that we played well on defense and it made us get easier baskets on offense. I think Odin did a pretty good job hitting shots down the stretch. I think that everybody did a good job rebounding. You know, Sopo's a good team, so we just wanted to go out there and play team basketball and get this win together, and that's what we did. Chciała zagrać drużynowo, bardzo dobrze funkcjonowała obrona, przede wszystkim zbiórka, podawało to szybkie ataki, bo z bardzo dobrej strony skończył się Odette Brandwein i cały zespół zasługuje na gratulacje z powodu dzisiejszego zwycięstwa. Thank you very much. Czy są pytania do drużyny gospodarzy? Nie będziemy męczyć trenera. Będziemy męczyć, sukces jest wielki, także wszystko jest jasne. Bardzo państwu. Dziękuję.